W tym zadaniu musimy ustalić, ile rozwiązań ma następujący układ równań. Pierwsze co możemy zrobić, to uprościć drugie równanie, podzielić je stronami przez minus 2, pozbędziemy się wtedy tych dwóch minusów, tu otrzymamy przed x taki sam współczynnik jak w pierwszym równaniu i zobaczymy, co się wtedy wydarzy. Przepiszmy cały układ równań, przy okazji od razu dzieląc drugie równanie przez minus 2. No, Przepiszmy sobie pierwsze bez zmian. 2x minus 3y równa się 5. No i teraz tu będziemy mieli zamiast minus 4 to 2x, tu zamiast plus 6 to minus 3y i po prawej stronie minus 10 na minus 2 to 5. Zauważmy, że otrzymaliśmy oba równania w naszym układzie identyczne, no a to oznacza, że tak naprawdę zależność między x a y jest opisana tylko przez jedno równanie, no bo oba są takie same, czyli po prostu wiemy, że zależność, jaka łączy x i y to 2x minus 3y równa się 5. Takie równanie to jest równanie prostej, czyli ten układ równań jest spełniony przez wszystkie pary XY, które leżą na prostej opisanej tym równaniem, czyli mamy tak naprawdę nieskończenie wiele rozwiązań. Gdybyśmy chcieli narysować tą prostą, to moglibyśmy ją przekształcić do postaci kierunkowej, na przykład tak minus 3y równa się to 2x na prawą stronę minus 2x plus 5. Jeszcze podzielić stronami przez minus 3 i otrzymamy y równa się minus 2 na minus 3 to 2 trzecie x 5 podzielić na minus 3 to minus 5 trzecich. Na takiej prostej leżą wszystkie rozwiązania, wszystkie punkty, które są rozwiązaniami naszego układu równań. Jest ich nieskończenie wiele, dla dowolnego x, moglibyśmy tu podstawić do tego wzoru, znajdziemy y i taka para liczb spełnia nasz układ równań. Krótko mówiąc mamy tutaj nieskończenie wiele rozwiązań, czyli poprawna odpowiedź to odpowiedź D.